19 marca w kościele obchodzimy uroczystość świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Marii Panny. Jest to również dzień narodzin dla nieba błogosławionego Marceliego Callo, męczennika. Marceli przyszedł na świat we francuskim Rennes 6 grudnia 1921 roku. Był najstarszym z 10 dzieci niezamożnych rodziców. Kiedy tylko trochę podrósł, pomagał matce w domu. W 13 roku życia zaczął pracę w drukarni. Nie był jednak zadowolony z panującej tam atmosfery. Koledzy razili go wulgarnym językiem, dlatego chętnie chodził na zajęcia prowadzone przez członków Stowarzyszenia Młodych Robotników Katolickich. Należał także do harcerstwa. W 1935 roku sam wstąpił do Stowarzyszenia Młodych Robotników Katolickich, by apostołować wśród robotników. W tym czasie Marceli zakochał się w Małgorzacie Dernie. Zwierzał się koledze. Aż do 20 roku życia nie chodziłem z dziewczyną, bo wiedziałem, że muszę czekać na prawdziwą miłość. Trzeba doskonalić serce, zanim się ofiaruje komuś, kogo wybrał mi sam Chrystus. Marceli i Małgorzata przyrzekli sobie nawzajem, że będą dla siebie wsparciem duchowym, odmawiając te same modlitwy i często przystępując do Komunii Świętej. Brzemiennym w skutkach był dla Marcelego rok 1943. W marcu, podczas bombardowania, zginęła jego siostra, a on sam został wysłany na roboty do Niemiec. Trafił do Zellamelis, do fabryki produkującej rakiety. Początek był bardzo trudny, ogarniało go przygnębienie. Pracował w fabryce po 11 godzin dziennie, zaczął podupadać na zdrowiu. Kiedy jednak znalazł w okolicy kaplicę, w której sprawowano w niedzielę mszę świętą, odzyskał siłę ducha. Wkrótce zorganizował wśród kolegów grupę sportową i teatralną, a także mszę świętą w języku francuskim. Jego wiara i duch apostolski nie pozostawały niezauważone. W kwietniu 1944 roku został aresztowany. Oskarżenie brzmiało: jest pan za bardzo katolicki. Próby sprawiły, że jego miłość do Chrystusa stała się dojrzalsza. Z więzienia napisał do swego brata, który dopiero co przyjął święcenia kapłańskie. Na szczęście on jest przyjacielem, który nigdy mnie nie opuszcza i wie, jak mnie pocieszyć. Z nim mogę przejść najgorsze chwile. Jakże wdzięczny jestem Chrystusowi, że przyprowadził mnie w miejsce, w którym obecnie przebywam. Marceli został wywieziony do obozu w Gotha, a później do obozu koncentracyjnego we Flossenburg, a na końcu do Mauthausen-Gusen. Jeszcze w Gotha koledzy z Młodzieżowego Stowarzyszenia Robotników Katolickich podawali mu w ukryciu Komunię Świętą. Marcel zanotował wtedy w dzienniczku: 16 lipca, komunia, wielka radość. W Mauthausen-Gusen warunki obozowe były znacznie gorsze. Stale chorował, ale znosił wszystko spokojnie, w duchu ufności w Bożą wolę. Wszystkich zachęcał do modlitwy. Skrajnie wycieńczony odszedł do domu ojca w dniu 19 marca 1945 roku w uroczystość świętego Józefa. Dokładnie 2 lata wcześniej żegnał na dworcu w Resen swoją narzeczoną. Małgorzata powiedziała mu wtedy, że zostanie męczennikiem. On jednak pokręcił głową. Nigdy na to nie zasłużę. Do grona błogosławionych wprowadził go święty Jan Paweł II w dniu 4 października 1987 roku. W czasie homilii Ojciec Święty powiedział: on przypomina nam wszystkim, ludziom świeckim, duchownym, księżom, biskupom, o powszechnym powołaniu do świętości. Świętości i młodzieńczej duchowości, której tak bardzo potrzebuje nasz zachodni świat, aby móc głosić Ewangelię. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Marceli aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie cierpliwie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.